Miasteczko Arkham spowijałem coraz głębsze cienie. W pustce poza czasem i przestrzenią czają się obce byty, zwane przedwiecznymi. Wiją się u bram pomiędzy światami, a te zaczęły się otwierać. Jeśli nie zostaną zamknięte, przedwieczni uczynią nasz świat swoim zrujnowanym imperium. Wraz z garstką badaczy stanę naprzeciw horrorom, jakie czyhają w Arkham. Poświęcimy wszystko, by zwyciężyć. Złożymy największą ofiarę, byle świat był ponownie bezpieczny. Witajcie, moi drodzy. Jestem Artur i zapraszam na mój pierwszy film dotyczący bezpośrednio zagadnienia gier planszowych. Osoby, które mnie znają, zapewne kojarzą, iż interesuję się tym tematem od kilku lat, z czego od paru miesięcy nabrało to w miarę profesjonalnego wydźwięku. W mojej kolekcji znajduje się dość pokaźna ilość tytułów, co widać na załączonym obrazku. No tak, wiem, niektóre pochodzą ze zbiorów mojej siostry. W tym jednak filmie skupimy się na konkretnym tytule, a mianowicie na grze Horror of Arkham. Horror of Arkham to oparta na prozie Howarda Philippa Lovecrafta kooperacyjna gra planszowa z mnogą ilością elementów RPG, w którą może zagrać do 8 graczy. Osobiście polecam grę w max 4 osoby. Wcielając się w jednego z badaczy, próbujemy powstrzymać przebudzenie się przedwiecznych, starożytnych kosmicznych bogów o dość nieprzyjemnej aparycji, poprzez zabijanie lokalnych potworów i zamykanie bram do innych światów. I to bym zakończył, bo opis gry i przykładowe rozgrywki możecie znaleźć w bardzo wielu miejscach na YouTubie i nie tylko. W poniższym filmie zamierzam się skupić na dodatkowych aspektach gry. I nie mam tu na myśli wydanych dodatków, bo tych do Horror of Arkham jest bez liku, ale o własnych modyfikacjach i ulepszeniach. Ale co można w sumie ulepszyć w takiej grze? Sprawdźmy zatem. Ze względu na czas rozgrywki, dużą ilość zasad i spore zapotrzebowanie na miejsce przy stole, Horror of Arkham nie każdemu przypadnie do gustu. Jednak osoby, które grę polubią, dość często decydują się rozwijać ją o nowe elementy optymalizujące rozgrywkę. Osobiście zacząłem od kupna dodatku pod tytułem Koszmar z Dunwich, który wprowadzał mnóstwo nowych kart, dzięki czemu rozgrywka stała się trudniejsza i zdecydowanie bardziej regrywalna. A co ponadto? W pudełku, które właśnie widzicie na ekranie, a które własnoręcznie przyozdobiłem znakiem starszych bogów, co jest nie lada sukcesem, biorąc pod uwagę moje totalne rysunkowe beztalencie, znajduje się jeden z najciekawszych produktów, jakie zakupiłem do gry. Dedykowane pleksowe podstawki dla graczy. Dzięki ich zastosowaniu w grze można swobodnie przenosić cały dobytek badaczy wraz z oznaczeniami wszelkich statystyk, bez obawy o ich rozsypanie. Ponadto pozwalają one na zachowanie porządku i znacznie zwiększają przejrzystość rozgrywki. Dziś nie wyobrażam już sobie rozgrywki bez tych podstawek. Następny dodatek, który właściwie sprawdzi się w każdej grze z dużą ilością małych elementów, to zamykany organizer, który można kupić praktycznie w każdym sklepie z narzędziami. To kolejny dobry sposób na zachowanie porządku na stole oraz zoptymalizowanie czasu rozkładania gry. I jeszcze jeden drobiazg. Kostki z nadrukowanymi symbolami starszych bogów. W praktyce sprawdzają się jak każde inne, ale mocno wpływają na klimat rozgrywki, dlatego polecam raczej największym fanom twórczości Lovecrafta. Do stworzenia insertu zachęcił mnie mój dobry kolega Eryk, który ma niemałe doświadczenia w temacie, co widać na załączonym zdjęciu, oraz znalezione w internecie cudzynka, które tworzone były przez pasjonatów gry. A jakie płyną korzyści z takiego rozwiązania? Pomijając takie niuanse jak unikatowość czy estetykę, jest to rozwiązanie kilku problemów wynikających z mechaniki gry. Rozkładanie i składanie tytułu zajmuje znacznie mniej czasu, jest zachowany porządek z kartami, a sama gra potrzebuje znacznie mniej miejsca na stole. Jednak trzeba było sprostać dwóm podstawowym założeniom.
Pojedyncze karty w trakcie rozgrywki powinny być wygodnie wyciągane i odkładane bezpośrednio do insertu, a poszczególne elementy powinny być niezależne i wykorzystywane w zależności od potrzeby, zarówno na stole, jak i bezpośrednio z pudełka. Ale do przygotowania insertu niezbędne były odpowiednie przygotowania w formie projektu, którego szkice widzicie na ekranie. Przygotowanie projektu okazało się znacznie bardziej wymagające i czasochłonne niż mogłem przypuszczać. Nie przejmujcie się, jak nic z tego nie rozumiecie, ja sam średnio to ogarniałem. Można to nazwać wyższą kulturą matematyki. Oczywiście nie liczyłem wszystkich kątów, sinusów, całek i Bóg wie czego jeszcze. Postawiłem na praktyczną metodę. Rozrysowałem projekt w skali 1 do 1 i przygotowałem karty. Po tym jak wszystkie obliczenia zdawały się mieć sens, przeniosłem dane na szkic Excela, który miał zoptymalizować wykorzystanie dostępnych materiałów. I o dziwo wyszło całkiem nieźle. Oczywiście do stworzenia naszego własnego insertu niezbędne nam będą pewne unikatowe materiały i narzędzia. Specjalnie w celu ich prezentacji zatrudniliśmy lokalnego modela. Niestety budżet, którym dysponujemy, nie pozwolił na zatrudnienie kogoś lepszego. Na początek najważniejsze. Budulec, z którego powstanie nasza konstrukcja, a mianowicie czarne płytki kartonowo-piankowe ilości 3 sztuk. Projekt oparłem na płytkach 5 mm. Choć znalazła się też jedna płytka nieco cięższa. Przyda się też metalowa linijka. Tak, drugie panie. To jest właśnie 15 cm. Do tego nóż monterski z wymiennymi uszczami. Oraz klej Magic z bałwanką duchoczardziejem na zgrzewce. Trochę jak martwy Harry Potter. Równolegle z insertem pracuję nad własnym kubeczkiem do kostek, do stworzenia którego niezbędna będzie nam cienka gąbka, a także zielony łazienkowy kubeczek z uśmiechem. Nie dajcie się zwieść pozorom, ten kubek wcale nie jest taki sympatyczny, na jakiego wygląda. Ty stara dupa jesteś. No nie mówiłem. Po zebraniu narzędzi i ostatnich przygotowaniach przyszedł czas na najważniejszy, czyli sam proces twórczy. W czym swoją drogą nigdy nie byłem jakoś szczególnie dobry. Oczywiście nie będę was zanudzał procesem tworzenia, zatem tak w telegraficznym skrócie. Na początek trzeba było wszystko dokładnie odmierzyć i odrysować. Niestety moja linijka już po fakcie okazała się nie do końca prosta. Apeluję zatem o używanie metalowych, bo możecie się srogo rozczarować. Po w miarę sensownym oszkicowaniu linii można przejść do cięcia. Dochodzimy zatem do etapu, w którym jeśli coś spieprzę, to nie będzie odwrotu. Trzymaj tak kciuki, ludziska. Po stresach, niepewności i wielu niewinnych kurwach udało się uzyskać w miarę dobry materiał do sklejenia. Przynajmniej jak na pierwszą tego typu wycinankę. Klejenie było w sumie samą przyjemnością. Końcowy efekt minimalnie rozwinął się z planem, ale drobne korekty i poprawki, które wprowadziłem, między innymi dla sprawniejszego wyciągania i odkładania kart, pozwoliły ostatecznie uznać projekt za sukces. Oczywiście nie zapomniałem o równolegle tworzonym kubeczku do rzucania kostek, który obłożyłem wewnętrznie zieloną gąbką. Testy wypadły bardzo pomyślnie, chociaż samemu kubeczkowi średnio się to spodobało. Nie żyjesz i ja zadecyduję, kiedy to się stanie. Znajdę cię i zabiję. Nie ma takiej siły, która by mnie powstrzymała, rozumiesz? Zabiję też twoją żonę, twoją siostrę i jej dzieci, a potem poderżnę gardło twojej matce. Projekt wypadł naprawdę fajnie i praktycznie, a drobnych niuansów pochłonięty grą badacz nawet nie zauważy. Wszystko elegancko zamknięte w dwóch oryginalnych pudełkach. Zwróćcie uwagę na wewnętrzne wzmocnienie w rogach drugiego pudełka, wykonane ze ścinek po materiale na insert. Dzięki temu plansza stoi równo, a pod spodem jest idealnym miejscem na całą drobnicę. Oryginalna wypraska z kolei świetnie nadawała się do zastosowania w Robinsonie Crusoe. Yippee-ki-yay, motherfucker.
Jestem już po pierwszej rozgrywce, w której wykorzystałem wszystkie posiadane ulepszenia i muszę przyznać, że o ile znacznie krótszy czas rozkładania gry, chociaż bez wątpienia istotny, nie jest aż tak zauważalny. O tyle wygoda użytkowania owych dodatków, jak i znaczne zredukowanie potrzebnej do gry przestrzeni mocno rozszerzają praktyczne możliwości i bardzo pozytywnie wpływają na rozgrywkę. Wszyscy grający w Horror Arkham wiedzą, jak cenne jest miejsce na stole. A jak widzicie zakupione pleksowe podstawki, organizer, jak i zbudowany insert, ten problem w dużym stopniu rozwiązują. Dla przykładu, partię, o której wspomniałem, rozegraliśmy na stole, który mieścił zaledwie planszę, kartę przedwiecznego oraz organizer na drobne elementy. Co zresztą? Karty były pobierane bezpośrednio z pudełka, a całe wyposażenie badaczy znajdowało się na kolanach grających, na wspomnianych pleksowych podstawkach. Wszystko schludnie, bezpiecznie i mega praktycznie. Zobaczcie dla porównania, jak wiele miejsca zajmują karty do gry. A to tylko niewielka część tego, co powinno znaleźć się na stole w oryginalnych warunkach. Karty wyciąga się w bardzo prosty sposób i równie łatwo odkłada się na spód talii. Tada! Przenoszenie dobytku graczy też nie sprawia żadnych kłopotów. Wszystko mega stabilne. Drobne elementy zarządzane w prosty sposób. A zastosowanie kubka sprawia, że kości nie przewracają elementów na planszy. I jak już wspomniałem, z kart można korzystać także bezpośrednio z pudełka. Tak uposażeni możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić: walcie się na ryj przedwieczni. Dzięki za czas spędzony z moim filmem. Może kogoś z Was udało mi się w jakiś sposób zainspirować. Kto wie? A dla wytrwałych mam jeszcze mały bonusik. Miłego oglądania. Ciao. Większość ludzi uważa, że mi odbiło. Nie mogę ich za to winić. Wróciłem z wojny i widziałem rzeczy, których nie powinien oglądać żaden człowiek. Wielu wraca z frontu z złamanym ciałem i duchem. Ale ja wróciłem cały i o zdrowych zmysłach. Miałem swoją Sofię. Sofie we mnie wierzyła. Wierzyła, że widziałem rzeczy, o których jej pisałem. Nie o ludziach zabijających się nawzajem, ale o innych istotach. O potworach. Wierzyła mi i to wystarczyło, żebym nie oszalał w okopach. Wystarczyło, żebym przeżył. Potem wróciłem do domu i spotkałem się z Sofii. Wreszcie poznałem powód, dla którego mi wierzyła. Jedna z tych przeklętych istot żyła w niej, wyjadając ją od środka. Przerażony i bezradny obserwowałem, jak rozpływa się w powietrzu, wrzeszcząc, gdy to coś kończyło swój posiłek. Teraz wszyscy w Arkham myślą, że mnie odbiło. I może odbiło. Może wreszcie postradałem rozum. Ale wiem, że potwory są prawdziwe. Że tu są. I że muszę je powstrzymać. Kiedy klękam przed ołtarzem w południowym kościele, modlę się o duszę Sofii. I o przebaczenie. Za wiele grzechów, które mam zamiar jeszcze popełnić w tym bezbożnym mieście.